i tyle go dzieli. Dawid go skrytykował i poszedł. Ale kto go skrytykował? I co tutaj jakiś konwój tych dupst jeździ? Właśnie się... Kurde, nie ten przycisk. Cztery czarne dupsty pojechały po rząd. Czy co, brać dupsta? Możesz sobie wziąć, tylko wiesz, tam no, offroadowy tak trochę nie pasuje, nie? Tuning. No właśnie, a jak... Teraz wolniej? Tylko Escalade Apache, a tu W takim samym. To jest ta brama. A, to ustawka. Chciałbym się załopać W, więc powiem, ale nie wyjdzie. Może uda ci się zastawić jedno otworzyć motorem i przytrzymać, a drugie sam staniesz. Może jakoś w ten sposób. Wąziaka, jamniczek. Mówię, że dobrze, chciałem się dotknąć. Masz wąziaka, jamnik, ale... siaka, jamnik. Ja nie wiem. O, i widzisz, jest do zrobienia, dzięki. Tylko właśnie teraz, gdzie tu się ustawiać? Czy na tym rondzie, czy na trawnicku właśnie? Na trawnicku. Wiesz co, to jeszcze się ustali, ja na razie się tutaj zatrzymam. Myślę, że już zaczynamy. Teraz? W tej chwili? Tak, w tej chwili, tak, dokładnie. Teraz. Ja sobie tutaj zaparkuję i ja będę tam stał obok. Nie macie na GTA Tonara, nie mam już wstępu. Tam coś leci. Kozak zaraz wpadnie. Strach się bać. Ja tu myślałem, że ja będę stał z telefonem i nagrywał wjazdy. Także myślę, że tak zrobię. I zobaczymy, jak to będzie dalej. Nie wiem, jak to będzie, ziom. Tylko żeby teraz ten motorek nie zniknął. To ja tu będę jakby co stało. No, się zbliża derter. Więc można mu otworzyć. No co się dzieje? Czemu stoją? Jesteś tam? Aba, trudno. Porysowałeś się? Tak, lekko. Przy lusterku. Ale u mnie nie widać, wiesz? Dobrze. To ja mogę jeszcze zastanowić, to nie będą się rysować, będzie wtedy pewnie. Dobra, nieważne. Się wytnie. Oj, zaraz za nim Landstarker. Landstarkera kto ma? Ja cię zaprosiłem. Kurde. O, dzięki za boosta. Bany hop. Nie, to był boost taki trochę. Jak na overpassie, nie? Tą mapę widać. Teraz mogę... Patrz, zawki się wceluje kogoś. Ale że kto? No ja mam teraz widok na całą mapę. Jak na overpassie i zawki się mogę wcelować. I teraz zawki się mogę wcelować, nie? A gdzie oni biegną? Proszę bardzo. Czekaj, mam na tu mig, mam tu mig. No teraz. Ktoś orientuje się, czy będzie Granger na zlocie? Nie, nie wiem. Na razie się nie zanosi. U mnie kusi, żeby go kupić. No to... Może Grangera kupić. Można kupić. Ja sprawdzałem dzisiaj. Można kupić. To jest najtańszy sub chyba. Kozak we mnie kiepem rzucił. Co? Po jednym? Weź tego Grangera, dawaj. Ale co marnujesz, człowieku? No, ale co? A w sumie tak, bo Polski nie ma nic. A kasę masz na niego? On 35. Dobio, bierny palacz. Wdychacz. Dobra, wjeżdża kolejny.
Dobra, to okay. My się usuwamy się. To ja sobie może na boosta wejdę. Na boosta. Ej, to jest żony baler? Polski daj mi boosta. Wow. Ej, ładne. Wow. Jakąś tam turbinę było słychać. Da mi ktoś boosta? Polski, przydasz się tutaj. Na kontrolu nie, podchodzisz pod murek. Ja z kontrolem spróbuję na ciebie wejść i dam radę, nie? Czekaj. Słuchaj, czekaj, stój tu. Po głowie ci. O, widzisz, dzięki za boosta. O, co się stało? Ej, u mnie ciebie... Poczuła odór stóp i... Padła na dół. Oj, teraz jestem takim gargulcem trochę, zobaczcie. Taki ocalony strasz. Twarz masz podobną, nie? No, teraz mogę odstraszać ludzi. Strach na wróble. Nie, ja się nie chwyciłem. Ej, czemu mnie zepnąłeś? Jeszcze raz muszę odpowiedzieć. Ja cię zepnąłem? Pan Polisz. Wiecie, gdzie my mamy zlot? Ten trubek rehabilitacji. O, a to gdzie ty to wyczytałeś? To jest. Tu. Parsons. Ale nie, tutaj rzeczywiście jest. Rehabilitation Center. Rehabs. To jest, jak powiedział recydywizm. To jest rehabilitacja chorób Parkinsona. Rehabilitation. No i dobrze, mamy Parkinsona, to tutaj parkujemy. Hops. O, jakiś motorek. Jak chcesz, to nam zapłacili. Zapłacili nam, żebyśmy zrobili taką imprezę. Motorek? Jedziemy w Bieszczady. Wążyk. A to ja, był polski komotorek. Polski ja pożyczyłem bez żadnych rys. Stał pod domem. Wiem, że stał pod domem, ale miał to stać. A to może pod Johnego tutaj podjadę. O, to na jej kolację. A, prawilnie o godzinie. Też prawilnej. Ej, co tu? Ej, tu jakiś ochroniarz? Idę furki zobaczyć. Kto ty tutaj przyszedł? Wojska nie znajdę. Ochroniarz. Boże, co oni z tym Grangerem zrobili. Ale wy tylko zobaczcie. Widzę go. Jeszcze jak ja wylądowałem. Piękny. Ej, ja się z tobą przyjadę go... Zobaczcie, jak go twingujesz. Chyba, że nie chcesz. Ej, co to jest? Chcesz. Na ulicy on go znaleźliście? Nie, ja go zamówiłem. Miał być niebieski. Jest jakoś. Czyjeś giry. Przepraszam bardzo, jeszcze. Pomyśl, wężyk, ty masz wężyka do jazdy. A zobaczcie. A, to patrz jaki. Cześć. Cześć. I teraz do Krakowa. Ale wąż, jaką ty masz silną rękę. No taką męską. Trzymać krowę jedną ręką, nie? Taką męską. I to jeszcze bordowo. No, rybak się na mnie patrzy w trakcie jazdy. Taki sukces, no. A ty jesteś znowu wkurzony na W. Ja nie jestem wkurzony. No jestem. Dwa. Ale nadmiona. Nie, czemu wy tu wszyscy palicie? Będę palaczem biernym. Ej, zgubiliśmy ładunek. Ej, to czekajcie, kogo my tu mamy? To ten... Może pani to ten w garniturze, będzie. To kto to jest? Blackstone? Dyrektorka będzie. Harrier. Aha, Harrier. Nie, czekaj. Bo mi chodzi tego, co w aucie siedzi, a nie co wisi. Kozak. A, Kozak. Bo odkąd Kozak nie jest rudy, to go nie poznaję. Teraz jest Dubai Edition. Teraz rybak jest rudy. No i zgubiliśmy ładunek znowu. Zgubiliśmy psarkę. No właśnie, pani nauczycielka. O, lusterko mam. Ty, jakie w ogóle lusterka? Ej, w ogóle... Lusterko, co mam? Czekaj.
Pokaż bochwa się. Digla sobie kupiłem. Boże, nie, to jest ten R8 lewo robię. A faktycznie, a jeszcze mam do niego takiego skina, to jest Golden Coin. Ja pierdzi. O, lewe. Jezu. Masz tatrak do niego? No, non stop wypadają nam ładunki. No, żeby płacie się zatrzymał. Nie, ja się będę śmiał, jeżeli oni wiodą do mnie do Los Santos, nie? Wiem, jak to stać. Nie, oni, ten facet ich pomaluje razem z nadwoziem. Dobra, zobaczymy. Nie zmieścimy się. Pogrom Cmitu. O. Co się dzieje? Czarne ekrany, niewiadomej. O. Ludzie pospadali. A jasno, ja jestem. Tylko Harrier się trzyma. No właśnie, u mnie Harrier się tylko trzyma. A Psorka jest za samochodem. Psorka jest za samochodem. A mi się ładuje cały czas, ja mam czarny ekran. Srebrny jednak? A, nie wiem. To w sumie chyba spoko wygląda. Dobra, to teraz kto otworzy bramę? Ja mogę otworzyć bramę, tylko żebyśmy tam dojechali i mnie wypuścicie. Będę patrzył. Chyba, że się do Silka przysiądę. Jeszcze sobie przemaluję i dam jakieś koła może. A, ale ty wziąłeś jakiegoś Mercedesa. Ja? No, a czym ty przed chwilą jechałeś? No, tak, bo to jest auto dla Simeona. Bo hajsy zbieram. Zapuśćcie mnie jeszcze raz, bo nie cię dostałem. A moje auto już jest na parkingu. Ja cię nie mogę zaprosić. Ale nie potrzeba zaproszenia, chyba. Ale nie mogę dołączyć, jak bez zaproszenia. Nie jesteś w ekipie? Jest w ekipie. No to, nie wiem, może spróbuj grę zarejestrować, bo powinieneś móc chyba. Przez tą bramę. Dobra, możecie wjeżdżać jak chcecie. Polski dojechał sobie swoim wozem. Nie wiem, co to były za dźwięki. Mamy też Hamera, H3. Tutaj tak gęsto, tych aut. Jakoś tam się jeden przepchnął. No, tak na sobie wręcz stoją. A, to Grygo tak zaparkował, spoko. Ale ładnie go zrobił. A przecież mogliśmy stać dookoła się jakoś ustawić. W ogóle, tak jak... Tak to jest źle. Kurde, ale nie wiem, czy jest taka lekka wait, ale chyba wiem, się domyślam. No, ale kogo? Oczywiście trzeba było... Zderzaki najniższe. No bo ja się właśnie spodziewałem, że ktoś kupi tego Cavalcade'a właśnie ze względu na te zderzaki, że ma dużo modyfikacji i właśnie... Tak. O! No i tyle go widzieli. Dobry, z tym wybraniem tam jest dużo wspomnień. Wiesz, że ja to nagrywam. O nie. O, i tego nie wytnę, ale... No. Rybak moczy nogi. Halo. Wróciłem. Halo. Jakiś problem? Chcę mieć umyte. Gdyby przyszło coś, żeby je wąchać. Muszę sobie też umyję, bo to mam czarne. Zawsze. A ja też mam czarne. W ogóle ja mam murzyńską twarz, jak wychodzę z gry. Więc... No to było dziwne, bo to, ciało było takie białe, a doklejona taka szyja z tyłu. Murzyn. Patrz jaki jestem teraz połyskowy. Tylko Silku tak widzi, ja widziałem normalnie. Jeszcze zielone włosy. Sexy. Śmiech. Śmiech pedofila. Ale podobają mi się te... O, fajne są te autka dzisiaj. Ładnie są zrobione. Podoba mi się ten... Ja mam chyba jakąś klątwę, akurat patrzę się na ten wóz, na który ma akurat zniknąć. Jak zrobił Landstarker, że ma skręcone koła? Czy to wyszło przypadkiem? No może to jakiś trafo w ogóle jest. Nie. Dobra, jadę. Mi tu. Dubaj. Rejestracja. Silku, ty piszesz, ale wiesz, że wszyscy to zobaczą. No wiem. O, to... Kurde, ja to mam... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Ja to mam V6, ej. A zobaczymy co ja mam, bo sam nie wiem. Masz V8. Zresztą co ty nagrywasz, jak jeszcze nie ma co?
Bo ja nagrywam tak jak Grego i później się najwyżej coś tam się wytnie. Nie chciałem włączyć silnika, tylko... Nie to! Dobra, na szczęście nikomu nic nie stłukłem. No V8. Ale to takiej jakości. Ja mam V6. A co ja mam z tyłu? Pustkę. A przydałoby się jakieś audio. A masz większe bagażniki, że ja. To masz miejsce na zwłoki. Na swoje zwłoki. Uważaj, bo drzwiami dostaniesz. Może to jest auto gangsterów. Jakie auto? Dobra, ale tak naprawdę mówiąc, to i tak polski ma. Ale fajne te rady widać nawet. Kto ma największy bagażnik? Polski ma największy bagażnik. Albo Hammer. Co ma? Grandera? Grangera, no. Ale chyba nie ma dużego. Najwięcej złów wejdzie. Najwięcej złów wejdzie. Ej, bo ja się nie pokazałem auta George'a. Albo dzieci. Albo dzieci. George ma bardzo fajny kolor. On w ogóle ma kolor taki jak dał... Jest taki Bentley AXP chyba. Nie AXP, ale... To jest właśnie kolor zarzęty z Bentleya. Kolor właśnie, no właśnie widzę, że tak. Fajnie, podoba mi się ten odcień. Ładny jest. Otworzycie bramę, żebym nie zarysował samochodu? Tak. Dojeżdżam. Już. Kozak we mnie kiepami rzuca. No dobra, to znaczy Grego ten matowy zielony był lepszy. Co ty wiesz? Chodź ten polski, chodź, poczekamy na niego, żeby nie miał zbugowanej. Co? W sensie, bo bez kitu oni teraz wjeżdżają. Trzeba nagrać ten this moment. Ale już byłem nagrany. A no dobra, w sumie. Już też za chwilę będę. Po raz kolejny. Wężyk. Popraw mordę. To ja mam logiczek. Czy coś się zmieniłeś? A ma zbugowaną. Chodź, odnotuj się. Dobry. Okay. Zamknij ją, bo on ma zbugowaną. Jak do niego podskoczyłem. Czekajcie, w ogóle znajomych masz dodam. Super, dzięki. Spoko. Ja będę drogowskazem, będę wskazywał drogę. Tym. Paluszkiem? Tu jasno jest miejsce. Ach, paluszka. A właśnie, bo zapomniałem. Słuchajcie, ustawimy się na trawnik, czy jak? Ja cię pod paszkę. Paluszki mam już znajomych? Dawaj, najpierw pod paszkę, a potem... Pani, siostra. No. Co braciak, żeby bo mi tutaj pachy każe wąchać. Się ustawimy push na trawnik tam dalej, czy jak? Tam dalej to możemy się ustawić do zdjęcia, będzie fajnie. Fajny patent. Pogoda jest ładna. Pogoda jest ładna, także... Pisze na tym koncie ten polski, że jest członkostwo od 14 września 2013. No bo... Nie, bo te konto już ja dawno założę, tylko nikt zmieniłem. Aha. Bo tamte konto stare było na mailu mojego brata. No powoli wjeżdżamy. To wjeżdżamy na trawnik i w rozsypce może stańmy, co? Co? W rozsypce czy jakiś taki łuk zrobimy, co ty na to? Coś takiego, myślałem nad półkolem czymś takiego. No to właśnie, właśnie. Dobra, to ja się względem ciebie zacznę ustawiać. Ty półkole mówisz? Ale półkole... No, ale po kolei. Dobrze, no to teraz tak stój, jak teraz stoisz, Dirter. O. I tam niech między ciebie wiecie jeszcze Paolo. Ja się bardziej zagnę... Gdzie mam wjechać? Tutaj pomiędzy mnie a Dirtera. Między nas tutaj. Jak ty wzbarkłeś, to się trochę... No, cofaj. Ja teraz, jak już się ustawisz, to ja się poprawię, żeby tutaj względem reszty lepiej się ustawić. Ej, zobaczcie, za pierwszym razem nam wyszło. Co? Za pierwszym razem nam wyszło. No i widzisz, jamniczek, jajniczek. Jak to fajnie wyszło. Zapalamy światła. Ja w sumie tylko silnik włączę, bo LEDy mi się wtedy fajnie zaświecają. I możemy zrobić zdjęcie. Ale miałem właśnie gasić światła. Się pośpieszyłem trochę, gdzie to jest... Kochanie, możemy włączyć światło, ale tylko na dziennych. Ja nie włączam świateł dziennych, żeby było widać moje fajne LEDy z daleka.
Weź Harrier, wyłącz sobie te długie, bo oślepiają no. Się kontrastują z nadwoziem i nie widać tego auta. Ty będziesz robił zdjęcie? Będziesz robił to zdjęcie, to ja go nie robię, ja go będę miał na nagraniu, ten widok. Chcesz czyść ten samochód? Nie, ten falon nie. A ty nie byłeś na dach? A ja co to jest? Ej, co to za tablica? Coś ty napisał tutaj, rybak? No właśnie teraz czytam, co tu pisze. Kroki do odkupienia. Nienawidź siebie. Obwiniać świat. Akceptować przegraną. No. I właśnie nie ruszę przez chwilę. Bo być odrodzony. O co tu chodzi? No, bo to właśnie... Weź, przestań mi te pachy wąchać. No, kazać. Weźcie tutaj nimi, nie chodźcie blisko. Ej, odejdziecie na chwilę od tej tablicy? No, bo on chce mi dać powąchać paluszkę. Nie. Ma, tak, dzieci... To jakaś pani idzie w środek, w ogóle nie jest... Dobrze, dzieci, na dzisiejszej lekcji pokażę wam, jak dokładnie się zachowywać. Ja tu napiszę, ciach. Płacie zasady do wychowania. Jakich się nie... Czemu pani nauczycielka się tak ubiera tak bardzo skąpo? Chyba zarzucane w twarz. Marna pensja. Dirty robi. Ej, ile tutaj w ogóle jest ludzi? Ile ludzi tu jest? Gdzie jest DJ? Ej, nienawidzić siebie. Jest DJ, dobra. O co tu chodzi, No to jest takie bez sensu. Spokojnie, koleżanko, nie denerwuj się, pomasuję cię po plecach. Nienawidzić siebie, być nowo narodzonym, akceptować obronę, defeat. Tutaj panią też uspokoję. Blame the world. A może mi jakiś ten pan tutaj pomoże? Czemu ja jakieś kaczkę słyszę? Dobra, ja już pomogę. Czy ma jakąś kaczkę słyszę? Herbatę się robi. No Abrama, jechać. No już możecie jechać. Wyjeżdżać. Jak jest zamknięta? Łazienka jest zamknięta. Niby u mnie wam... Kawalkę idę ominąć. Ale jak? U was jest zamknięta? U mnie jest otwarta. U mnie jest zamknięta. Wjeżdżacie w tę bramę jedną. Tabiu, jak ty trzymasz? No, rączką trzymam, a czym mam trzymać? Nie, bo u mnie jest tak, że ty nie trzymasz, tylko wszyscy ocierają. Ale... okej. Okay. Jak szukamy, co robimy? No, a nam może byście otworzyli teraz. Ja bym się chętnie po jakichś wioskach poszwędał. Oj tam, dobra. No, i tak się kilka rys już pojawi, to... O, patrz, chyba jakaś pani nam otworzy. Nie, chyba się zamierza tylko gapić. No Jezu, jeszcze mi... co będzie stać? Pan, ja bym... O, patrz. O, dzień dobry pani, ja tutaj do warzywniaczka. Poproszę jabłuszko, bananka. A tu już się wszyscy ustawili? Czemu żeście się ustawili na ryneczek? Jureczku, weź tam obsłuż pana. Jureczku. Ja będę powoli jechał, by sobie mnie... Kurde, znowu nic nie nagrałem ze startu, w sensie tym Rockstar Editorem. Niedobrze. Jak ktoś to... O, znowu trzy jakieś... Zobaczcie, to są trzy patrioty niebieskie pod rząd. Słuchajcie, jak coś to trafiki przypuszczajcie, nie? Mhm. No i... Jakiś gang chyba tych patriotów. To wcześniej cztery chyba dubsty takie same jechały. Już kakałko zaczyna szaleć. Ktoś ma sześć? Nie, ale możemy się wyprzedzać, ja myślę. Pojeździmy takimi tronami. Wiecie, po jakichś wózkach albo... Po lasach jakiś gąszcz. Dobrze, prowadzisz? Aha.
Może przejdziemy się obok tamy? Obok tamy możemy też... Ale nie, chodzi mi tutaj o tej blisko. No, ja też o tej tej. Mhm, dobra. I po jakich wioskach możemy się poszwędzać? Jakieś takie... No, dokładnie, dokładnie. Jakieś takie ubite drogi, coś takiego. Na kolejnym skrzyżowaniu w prawo sobie skręcimy. Tutaj przy tej siatce będzie wąsko, więc... Trzeba uważać. No, uważaj. Tutaj żeśmy jeszcze nie jeździli ani razu. Ja w ogóle sam tędy rzadko jeżdżę, nie kojarzę tego miejsca. A ja tu nigdy nie byłem. Jak jedziesz, to zjechać można. Derder, na panu moment będzie? Materiał? Na fany moment. Jak coś, to ja mogę jakieś żarciki z internetu tam opowiedzieć. No to mów, bo ja to cały czas nagrywam, to się kameruje. Dobra, ja sobie oglądałem nagrania do fany moment z wycieczki jamniczkiem na Chiliad. Ja pierdzielę. Czyli jednak zabawnie było. Tylko zabawu nie było. Ja się fajnie patrzy, jak za tej góry wyjeżdża taki ślimak aut. Kurde, sam przez to na ścianę lekko wjechałem. Nie wiem, co jest tutaj. Pojedziemy tędy. Tu nikt nie jedzie? Dobra. O, tędy się pani będzie jechać. Ja tu jechałem. Jest moc, jest pompa. Jest moc. Moc, energia. Amfet. Tu będą triki na trzepaku. Ej, ja mam taki pomysł. Ja teraz zjadę na bok, ten co jedzie za mną, drugi Blackstorm, wybiera teraz gdzie jedziemy, w którą stronę. Ja tutaj zjadę na bok. Blackstorm jedzie teraz pierwszy. On jest na pierwszy. A może pojedziemy prosto w stronę słońca? No, wy sobie jedźcie. Ja chcę nagrać ten wasz przejazd, jak tutaj jedziecie. Silku na długich? I szlagiem. Kurde! Fuck! Też właśnie. Też masz spadki FPS-u? W, weźmy się za sobą. A co się stało? Odpisywałem koledze na SMS-a i walnąłem w barierkę i uszkodziłem cały co przód. No u mnie w ogóle nie masz rozwalonego auta, ale okej. Okay. A u mnie jest cały rozwalony. O, Xmas, ups. U mnie ten, cały przód jest rozwalony. Święta Bożego Narodzenia. Kurczę, chciałem napisać welcome, ale nie mogę. Merry Christmas! Dobra, gonimy troszkę czołówkę, bo widzę, że wolno jadę. Drift! Jak Forzy! Robiliśmy ostatnio drift samolotem. Ale wiecie co? Jeżeli mam być czer, to lepiej działa ręcznie w GTA niż w The Crew. No, lepiej działa. To racja. Bez żadnej tutaj kłótni. Przyznaję ci to. Na pewno? Dobra. Tak, bo ja sobie tutaj sprowadzę. Ja cię zatrzymam i sobie pojadę, tak? Tak. Na pewno? No dobra. Tak. Widzę tutaj aerodynamika. Silku, jedź. To coś miał tu prowadzić. Ale jestem mega zadowolony, bo tak praktycznie jak teraz nagrywam tym Shadowplayem cały czas, to w ogóle zapomniałem, że nagrywam. Tak mi gra chodzi płynnie, że w ogóle nie odczuwam żadnej spadek. A ty nagrywasz tym od... Ty jest to od GeForce, nie? Tak. Nie zabierałeś po prostu? W ogóle. Tak jakbym nie nagrywał wcale. A później się okazuje, że wszystko jest zajebistej jakości. Jeszcze na laptop? I bardzo mało waży. Na przykład... Życie na chwilę zwolnić. Dobrze. Film jest chyba 17 minut z The Crew. Nie, to nie ten był. Tamten film, co nagrałem 10 minut, to jakieś 1,5 giga, gdzie frapsem 3 minuty to było, jakieś 3 giga. Szkoda, że ten filmik prawie w ogóle ciebie nie słychać. Co? Ja ten filmik prawie w ogóle się nie słychać. No, ale teraz sprawdzałem GTA test przy nagrywaniu, to powinno być mnie słychać. Zaraz się później okaże, jak ja to nagrałem. Ale robiłem test przed nagraniem, także myślę, że powinno być okej. Okay. A co to tak z tymi dźwiękami miałeś w tym dekru, że to tak ścinało strasznie? A bo ja tak mam cały czas. Ja w każdej grze na pulpicie, czy jak oglądam film na YouTube, cały czas tak mam. I to mi się od Windowsa 10 tak zaczęło robić. Ogólnie chyba coś z kartą dźwiękową mi się pieprznęło. Ale ty masz... Ja miałem Windowsa 10, też miałem problem z kartą.
Ale wy macie kupionego Windowsa 10 z paczki. Nie, ja mam przecież tego z 8 zrobionego. A podoba ci się 10? Czy wolałbyś 8? Jak ma być Forza, to chyba... chyba zostanę. To... wiesz co, lepiej by się było, jeżeli byś zainwestował te 400 zł w Windowsa 10 oryginalnego. Deinstalował komputer. Włączę podwójne nagrywanie. Nie, ja nie mam tyle kasy. Jak coś jeszcze kupię sobie Need for Speeda. Pozytywujesz jednak? Powiem, dzisiaj będę miał. I? Co, tego Need for Speeda? A, bo mam ten, przez Origina kupionego i dzisiaj mogę ściągać. No, bo ma tego. A to? Pewnie ma early access. Skubany. Chyba, jak nazywa się facet, który mierzy łódź od środka? Włodzimierz. Bez takich śmiesznych losek. Śmiech dziada. Bez takich śmiesznych losek. O Boże. No, no nie wróci tam z samochodu. Uwaga, mam kolejny. Ojciec widzi syna wychodzącego z domu z wielką latarką w dłoni. I ojciec mówi, dokąd? A on, na randkę, przyznaje się chłopak. Ha! Ja w twoim wieku nie potrzebowałem latarki na randkach. No i tak, sam popatrz, na kogo trafiłeś. Jeszcze dobra, jedziemy. Nie zrozumiałem. To chyba brzydką matkę. A masz zdjęć te matki? Boże, daj to ocenić Grego. Ej, w jakim stanie w USA nie pije się alkoholu? Stanie z szejfu. Nie, to było słabe, ja tutaj wychodzę. Ojej, jedźmy tak w kupie. Jakie miasto mieszka? Jasne. To tam nie mieszka. Ale dużo samochodów jedzie za nami. Bardziej terenówki to wygląda, no ale... ale fajnie to wyszło. Bo w sumie jakbyśmy zrobili zlot aut terenowych, to mało kto by wziął takie. Tylko większość by wzięło jakieś właśnie Sand Kingi. Dubsty 6x6. Hagrida Dubai Edition. Powiem wam ciekawostkę z mojego życia? Dawaj! Nie! Kizesko! W mojej szkole... no ja chcę jechać. Jest zakaz wjazdu na parking pojazdów o wartości poniżej 80 tysięcy. To? Dźwięk iPhone'a. Kurde! Pewnie ten parking pusty stoi. No właśnie nie. Znaczy, okaże... nie mogę jednym autem tylko wjechać, ale mogę chociaż. Hagrid tam do elity należy. Zatamuję przejazd. I nagram, jak będzie się przejeżdżać. No i co, do końca tej szydrówki? Czy później się jeszcze odbić? Może, że się chcesz odbić. Chyba, że ludzie mają bardzo pokasowane auto, to można do paletu zajechać. No to szybko, bo nie wiem, kaj mam jechać. Jak dojdziemy do paletu, to ja będę musiał grę zastrapować, bo mi się znowu... X-Messiuxa też wyrzucę. To Harga nie jest... Wiesz, Dabrio? Słyszę. Cześć. To mam czekać tak z 5 minut? Nie ma problemu. Tylko jak dojedziemy, mówisz, tak? Tak, do paletu, bo mi się znowu to okno skraszowało i nie mogę na pełny ekran dać. Mam straszne lagi. Dobra, spoko. Tylko nie masz... ty odwalasz. O kurde, sorry, nie wiem, jak mówisz. Widziałem cię. Czemu? Ja i tak jestem rozwalony, więc... Cyrku, właśnie dlaczego ty takie robisz akcje dziwne dzisiaj? No bo on jest taki crazy. Wiesz, że raka nie ma, to trzeba. Ktoś musi. Jest raku w domu? Nie. Ej, to my teraz jedziemy z dala od paleto. No ale w sumie fajne drogi. Ej, ale ten... chyba po czymś przejechamy. Chyba coś mi pod nogi weszło. A tu jak z tymi robolami. Pamiętam, tutaj na rajdówkach chciałem jechać ten odcinek. Ale mi się by znacznie interesuje. A taki fajny teren.
Silku kamienie gniecie. Ja chyba też, zresztą. Tanio skóry nie sprzedam. O kurwa. Tak to jest, jak się jedzie na pierwszoosobowym. Jak ktoś tam został w tyle, ej, kto to? Na bok mnie wywaliło. Na kakałko. Matko bosko, co tu się stanęło? Co wy robicie? Tak się wystraszyłem, że hej. Mother of God, what was happened? Mother of God. Moja, moja nauczycielka nie mówi Mother of God, tylko Mother Day. No, taki znijomnik. Ej, co się dzieje, że spod Harriera cały czas liście wystrzeliwują? Zresztą chyba za mnie też. To z niego to taki wystrzałowy chłopak. Nie, mój śmiech nie jest taki. Gadym! Jedziemy po liściach, to się nie słońce, przepraszam pana bardzo, ale panie, ciężko rozróżnić jak u mnie. Klub? Którą tu jechać? No nie! Pędzę! Emilko! Nie ma po co! Skasowałem Emilko, się! Ale Emilko, nie gim, bo ja do więzienia pójdę, wiesz? Wyjdź z tej wody! Ja nie jestem w wodzie, ja jestem w samochodzie! Happy feet! Mamo, mamo! Wejdź tam w górę, ale... Uwaga! Weź mnie! Idź ziemy, koguta! Kurna! Jestem! Jestem! Nie! No! Klawiatura! Drukarka się czuje. No bo to wszystko... To wszystko, kurwa, przez ten wystający karniak z podłogi. Weź ty, może poczekaj trochę tam. Dobrze, już zamówiłem. W Tartaku się zatrzymam. Gdzie? O! 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 Czekaj! Panie policjancie! O kurde! Bo musimy sobie pożyczyć... O ty, strzelają do mnie. Ja, o kurde, ja go wypchnę. Dobra, wypychaj. O, sam wysiadł. My mamy zapasowy samochodzik. What the fuck, gdzie mi się... Strzela do mnie! Skiło. Ty, to pani policjantka! Matko bosko. Matko bosko. Ej, gdzie oni już są? W ogóle na nas nie... Aj, nie czekali. Weź zawróć w drugą stronę. Cię pytałem, czy czekać na was. Ale wy już jesteście pod paletą. Co wy robicie? No to teraz do paletą będzie szybciej w tą stronę. Przedaż się zabawasz znowu. Czekaj, cię zaznaczę. Co ty go pchasz, no? Zrzucisz mnie. Sorry, sorry, niechcący. Ej, bo tu psy jadą. Jedź, co z tego, że psy? Jedź do paleto. Oni już i tak tam są. Nie opłaca nam się jechać naokoło. Hoho, jaki takedown. Got it. Dobra, dziękuję za podwózkę. Co jest? Koleżanko, spokojnie. Co jest? Jak ja cię mogłem zabić? Takim ciosem lekkim? W plecy, a nie w głowę? Z kolby? No to Turku wywołałeś wojnę. Nie! Kiwa głową, że nie. Ja pierdolę. Mina taka. Jaka? A moja mina. Bo jest zadowolona, że może sprawiać ci przyjemność. W. Polski, co robisz? W. W. Co? Ty jeszcze byś miał ochotę dzisiaj w LoL zagrać? Bo dzisiaj nie, ale jutro... O, jutro. Jutro to ciężka sprawa. Nie. Tylko opuścił grę. Tylko opuścił grę. I co się teraz... Ale on jest nieagresywny. Co się stało się? Bo na biolkę się trzeba przygotować, bo klasyweczkę, nie? Tylko nie denerwuj się tylko na widok latarki. No chyba mnie nie... No. No ja myślę, że mnie nie uderzysz. Kobiety... Ale patrz, do Dirtera idzie. Już Dirterowi chce wpierdolić.
O, Co? Ktoś go strzelił tak, że Nadir teraz się położył. To szwagra bije. Nie, Jutar Majtal. Szwagra właśnie. Na przykład na jakiegoś face'a razem z obrazami. Ale o to chodzi teraz, bo ja nie usłyszałem. Bo robiłem psi. Już słyszę wybuchy w oddali. Co tu się kurwa stało? Kurwa! Ja nawet nie wiem jak to podsumować. Gdzie? Ale tu ci się zmurzyjali. Wiesz co? Szkoda mi tego pilota. Dlaczego wy wszyscy tacy jest? O, gdzie sorry. Gdzie wy lecicie? Oh, baby, a oh, yeah! Ooooo! Ja myślę... Wyrobimy się. Jak już teraz jedziemy full prędkość, ja z Dirterem, to my się wyrobimy. Jak będziemy cisnąć, to zdążymy. To mamy jakieś 3 minuty. No może mniej. Nie, ale tutaj chyba jedna sekunda w grze trwa 3 sekundy, nie 2. Ani nie jedną. Także to nie jest miło pozorów tak. No, V8 kontra V6. Ja jadę po śpiących policjantach i mi tu pad wibruje. Który to? Ostyn Sara! Kozak przy krzaczu. Plecach podrafać. Gdzie on się pojawia? Nie, dawaj. Wyszoruj mi plec. Pod paszką. Co? Co to za agresywne ruchy? Melski się na... Ty, ale... Ej, Dablio, wyszorujesz mi plecki? Tobie? No, bo nie byłem dawno. Człowiek pochodnia! Bawełna. Co się dzieje? A taką flarę macie? Co się z Blackstormem dzieje? Wow. O rany. Dotknąłem touchpada. A czy to jest na nalot? To jest na nalot. Tu gdzie ja będę? No to Emilko, ja bym poprosił na zdjęcie klasowe. Zróbmy zdjęcie. No już jest. Robimy zdjęcie klasowe? No odpowiedź. Powiedz seks. To się zrobi ładne zdjęcie uśmiechnięte. Z nim. Ej, robimy zdjęcie klasowe? Weź sobie, weź mi telefon i sobie przybliż kamerę w tym miejscu. Zniknął. Weź, wyjmij telefon. Maga. Wyjmij telefon i teraz sobie przybliż tutaj ten kamerę. Uwaga. Widziałem przez chwilę, ja teraz... Jest taki program, uwaga. Ej. A tu będzie zdjęcie klasowe? No, weźcie się, nie ruszajcie chwilowo. To jeszcze pani nauczycielka musi być. No to pani nauczycielka szybko, bo on zaraz zniknie. Jest, są wszyscy ustawieni? Ej, to przodem do mnie. Szybko. Jointik. Tak jest. Z duszkiem. Fajnie wyszło, bo ten duszek jest taki wykastrowany. Wykastrowany. Chciałem powiedzieć, że wykontrastowany. Nie, widziałem przez parę sekund ducha, ale... Proszę cię, to że gabarecie, co kozak? O, dubstepy mi tu grają na Mysłowe FM. No nic o tym nie wiem. To jest jedyny Mysłowe jest tutaj w tej sesji i proszę sobie go nie parodiować. Mysłowe! A kiedy ostatni na zlocie były maslichary? Byłem nad Maxmokiem. O! Ale mam wysokie obroty, nie dodając gazu, mam bardzo wysokie obroty. Szedłem na szczyt tam nadmorskie oko i zaczął grać. No akurat przez tą moją kartę dźwiękową muzyki nie słychać. Dobrze. Tak. To nie jest najlepsze, do kogo pojechałem. No i Jamnika ciągle wyrzuca, no. Nie, bo wyszedłem. Tam. Czemu? Nie wiem, spadłem i... Został w wodzie i... Jakoś nie wiem, co bym miał teraz zrobić. No i tak najlepiej wyjść, to wpadaj jeszcze raz, dzwoń po Jamniczka. Ale nie, bo złoty. Jeszcze nie. Blackstorm. On będę na siedzicie.
Don't stop the party! Pitbulla! Teraz będziemy jechać obok bardzo charakterystycznego miejsca. To wiem, że to wąsie puszcza. Wiem, że to wąsie puszcza, bo jest niższy tor. Kurde, znowu patola się dobra, wy się nie znacie na muzyce, wyłącz to. Ty to się pewnie na panice wychowałeś. Ziomo, nie wiedział kto to ma. O! Ja nie chcę wiedzieć co się za mną dzieje, widzę tylko światła jakoś tak dziwnie oświetlające mój zad. Który tam już ma te nudy, że tak... Danio, weź z tego... Zrób zdjęcie na Snapchata, scenę z automatu. Nie, bo... Zrób to! Ja wyszedłem. Zrób karabin. Nie, no bo to musi być przy okazji, ja zdjęć dzisiaj nie robiłem, tak? No to wyciągaj jamnika z kieszeni. Halo, proszę uwagi. Kurczę, mi tu koleżanka, proszę, żebym sobie w lola zagrał, poczekaj. Kakałko. Tak, koleżanka. Bo właśnie z Barbą piszę. Ja wyknę sobie selfie na play GTA i napiszę zlotek w FM. No i tyle. No, co to jest? Kurczę, to nie to, ja nie chciałem z nożem, przepraszam. Co ten facet robi? Panie. Silku. Co to ma znaczyć? Bomb. No, że tak wyszło, ale... No nie, chyba nie niektórych użytkowników już nie... Wyszedł z gry. Boże. Ja pierdzielę, ale crazy! Kto to powiedział? Koko, komp mi się zaczął. Nie, weź to! Zbyszko z Bogdańca. Co to są za dźwięki? Yo! Komu się nudzi? Tobie się nudzi? Czy już jest rozpierdziel, tak? Czyli jamniczym wjeżdża? Jamnika weź szybko, no. Tylko wiesz co, jest taki... Ej, problem, tylko więc... ci się chyba głos wąża nie włączył. O kurwa, poczekajcie, to ja się Manara. O, już jestem, halo. Siemaneczko. Coś mnie nie było słychać. No, bo ja jeszcze chcę nagrać materiał z jamniczka, bo widzę, że zlot się troszkę sypie. Ale jak... Na takie zakończenie zrobimy sobie ten wyjazd. Ale klakson... Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy te nyguski nas nie zaczną bić? Nie, żebym był rasistą. No bardziej w kupę się tutaj zbijcie. Nie wiem dlaczego aż w takich odstępach jedziemy, ale... No ale dobra, może... Można zawrócić jeszcze raz będzie. O, master podchodzi tutaj. Po to trzeba... Tutaj ogarnąć sprawę, bo ciężka będzie. Ja
teraz się zamyślałem i nie patrzyłem na taki poziom. Nie potrafię. Polbrok blokuje, jest wąsko, nie chce się przeciskać. Jak wąsiu. Czemu rybak się tak skulił? Niedobrze mu powiedzieć. Chorobę, chorobę lokomocyjną ma. Dobrze, mogę okno uchylić. Możesz, przyjacielu. Ja wiem, że to pewnie ten zapach, który ja tutaj nanoszę w samochodzie, tak to tak działa. I co? Ja nie chcę nic mówić, ale ty tam miałeś takie czarne. Jakby nie ogolone czy tuś. Chyba Blackstar ma puknął, chociaż... Nie wiem. Co to za samolot? Kto to nim leci? Kakałko. A tak patrzę, że z różną prędkością pod różnym kątem postać w tym samochodzie się nachyla. Raz do samej deski, a raz prawie pionowo. No wiesz, Dubaj. Nie na beach jechać? Wiesz, sorry. To co on robi? Co jest? Szalony jakiś. Wiesz, ma przewagę... Znaczy, wydaje mu się, że jak ma większą masę, to... ma większe... geny. No to chyba. Ej, rzeczywiście! Rzeczywiście coraz szybciej gra, jak ty jedziesz. Jak wszystkich z góry widzi, wydaje mu się, że jest ważny. Na wszystkich patrzy z góry. Nie wiem jak wy, ale ja wyczułam eksplozję zaraz w powietrzu. No co ty, patrz jak dobrze kakałko pojechało. Fajne strzelić. O tu fajnie też, fajnie tutaj to będzie wyglądać. Właśnie na plaży tymi autami. Szkoda, że tego NPC-ta potrącili ludzi. Szczególnie jeśli będą zakrwawione. Chcecie jechać na plażę, czy tutaj się zatrzymujemy tym? O, no, podchodź. O, obudził się. Nie, dalej się chowa. A, ty co fajnie! Ale mu uciekł, ale go chuję zrobiłem. Ty, tutaj jaka dwupasmówka jest. Drift prosto na deski. I co, na czyjś jacht? Ale dobra, w sumie w ten sposób sobie wskoczę. No. Te zawieszenie. Od razu na wyższe piętro. Ten zawias. DJ. Ale o. Fajny, masz strój kąpielowy. Szkoda, że ciuchy zostały na brzegu, nie? A mi buciki przemokły. Air Max moje. Czekaj, wezmę tamten strój z tamtymi butami, co się śmiało. Default. I wszyscy wyszli. Blackstar pierwszoosobowy włączył. I chyba widzę, gdzie się patrzy. Jezus Maria, już się wystraszyłem. Ja się też wystraszyłem, tylko tym wskażę palcem. Kobieta w stroju kąpielowym z pistoletem w ręku. Ach. O kurwa! Jaki unik zrobił? Bijemy się? Bijemy się? Nie! Jest! Ja chciałem właśnie schować broń, przyciski mi się pomyliły. Ale zobaczcie, jaki sobie tatuaż ten... ...stalił. Tatuaż musi być. Nasze logo, kurde. Co on tutaj nade mną staje? Czy muszę zmienić nastrój? O. Co to ma znaczyć? Na zestresowaną sezę. Nie, ja to wytnę. A ja nie, ja
Czuję się upokorzony. Idę po chujskacza. Chodź, idziemy na twoją ulubioną pufę. No. Blackstorm już nie chodzi z telefonem za mną. Zawiodłeś go. Wezmę sobie macha z bongo. Ja już wziąłem. Ja już wziąłem i ten zadowolony śmiech. Wziąłem sobie macha z bongo. Wciśnij E, żeby wstać, jak ja nawet nie siedzę. Teraz na łyskacza. No. Dobry. A tutaj nie mam takiego garba. Jak kiedyś w takim jednym miejscu. O, Polski jest na jachcie. Polski, czemu nie wejdzie? No bo on nie może wejść, tylko musi zaprosić. A czemu ja słyszę jakąś w ogóle kosiarkę cały czas? Maka przez okno. Powiedz może darmowy łyskacz jest. Ktoś tu mi chyba znowu zdjęcie robi. A jak go zaprosić do jachta? No, może napisz mu, żeby podszedł drzwi. Co na tym i tak rączkami macha? Ten fucker. A my mamy... O, widzę, że biegnie do drzwi. Wrócił się. Jaki zadowolony. Przymrużone oczy. Ej, weź się odsuń, bo nie mogę pić. Polski pach suszy. Ale jaki zadowolony. Tak. Jaki challenge, ej, ja mu zrobię zdjęcie, challenge, no kurde. Challenge, ej. Jak to? Czekaj. No pokaż się, jeszcze raz. Ej, on się centralnie na mnie gapi. Jak ja tutaj stoję z tym obiektywem. Dobra, jeszcze teraz popiję soczkiem warzywnym i będzie dobrze. Będzie taki niepozorowany chłopak. Chyba, że nie może soczku warzywnego tutaj. Co on odpala? No właśnie patrzę, co on odpala. Czekaj, jakąś... Mam odpala animację. Jaką mam animację? Halo? Co? Czekaj, nie zdążę teraz, chyba, że... Bo no ja się podobno kliknąłem. Mówiłem, a nie ty. Ogarnij się. Ja na deszczu postałem trochę. Jak se siadł, jak się rozwalił. Bica zadaję teraz. Ty... się cieszę, nie wiem, czy... Grego! Co się z nim stało? Czemu Grego się w tekstury wbił? Nie, u mnie normalnie siedzi. Ja mu zrobię zdjęcie znowu. Co się za mną dzieje, what the fuck? A miałem już nie pić. Ciśnie mocno, ciśnie kloce. Ja też spokojnie siedzę. Jeszcze bongo sobie. No bo to tylko na tamtej pufie coś działa. Ej, ja jeszcze zanim zacząłem pić, już mi się coś kamera zaczyna. Nie, no napiłem się dwa łyki. Twardy łeb, moja krew. On jak polski. Nie, czekaj, co on? Komu coś pokazuje? Grego. A ja taki teraz przygaszony teraz jestem taki. Ty, ale co on tutaj? Komu bije brawo? O co chodzi?